Ohajo, witam was serdecznie w nowym projekcie Zagrajmy w Shogun 2 Total War na modyfikację Ambition. Dokładnie tak jak zapowiadałem, zaczynamy sobie serię z Shoguna II. Troszkę później niż zapowiadałem, jednakże nie bardzo mogłem się zdecydować, na jakiej modyfikacji zagrać. Troszkę też inne sprawy wynikło, no i tak to się ostatecznie odwlekło niestety. Jednakże w końcu zaczynamy. Odcinki z tego będą codziennie i mam nadzieję, że ta kampania będzie naprawdę epicka. Co do modyfikacji, powiem wam, że zainstalowałem ją dosłownie przed sekundą. Dosłownie przed sekundą w ogóle zauważyłem, że ona jest. I pobrałem szybko z Total War Center, zainstalowałem i odpaliłem grę. Tak więc kompletnie nie wiem, jak ta kampania będzie wyglądać. Jednakże tak. Mod przenosi troszkę później kampanię, do roku 1560. Jest to już po bitwie pod Oko Hazamą. Chyba tak to się nazywało. Oko Hazama, tak. Jest tutaj nawet. Jest to po bitwie pod Oko Hazamą, po której właściwie Oda Nobunaga i jego klan Oda zaczął się tak naprawdę liczyć w Japonii i w rozgrywce o szogunat. W tej bitwie pokonał on Imagawę, zabił przywódcę Imagawy, daimyo, jak on się nazywał? Powinno to być Yoshimoto. Właśnie, zabił Yoshimoto. No i zaczął się liczyć tutaj w grze o szogunat już, tak więc ta modyfikacja właśnie przenosi nas do tego okresu, kiedy Oda zaczyna się liczyć w Japonii. Jak widzicie, też modyfikacja dodaje mnóstwo prowincji nowych. Tutaj naprawdę tego jest od groma teraz. Wcześniej, no choćby tutaj, klan, okolice klanu Date, tutaj wcześniej było parę prowincji ledwie. 5 chyba, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jakoś tak to wyglądało dotąd aż. Zaś teraz tutaj jest od groma tego, tak więc naprawdę rozgrywka będzie wyglądała zupełnie inaczej, mimo że to dokładnie ta sama mapa, znaczy teren ten sam, jednakże prowincja jest tutaj tyle, że będzie to naprawdę dużo inaczej wyglądać. No dobrze, weźmiemy sobie może najdłuższą kampanię, mam zająć co prowincji, jednakże patrząc na to, ile tego tu jest, może możliwe, że nie zajmie to nam aż tak dużo czasu. Znaczy, nie wiem, ile czasu nam to zajmie, ale w każdym razie terytorialnie nie będzie to jakoś olbrzymia ilość, że tak to ujmę. Dobrze. Tak, mamy klan Oda, mamy Odę Nobunagę. Tutaj bonusy mamy chyba dokładnie te same, które były w przypadku podstawowej wersji gry. No dobrze. Zagramy sobie na bardzo trudnym poziomie trudności. Nie chcę brać legendarnego, ponieważ naprawdę dawno nie grałem w Shoguna tak dłużej, tak więc bierzemy sobie bardzo trudny. Oczywiście bez tego, bez pomocy doradcy. No i właśnie tyle. Zaczniemy kampanię i poprowadźmy Odę Nobunagę do podboju Japonii. Naprzód. No dobrze, jak to wygląda? Tutaj mamy dwie twierdze, Owari i Kaito. Mamy też dosyć spore siły. Oj, tam chyba było coś bardziej konkretnego. Okej, tutaj informacja od twórcy moda. Właśnie początkowo planowałem nagrywać to na modzie Sengoku albo na Tenkafubu. Jednakże zdecydowałem się wziąć jego najnowsze dzieło. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tak, tutaj widzę, że mamy już wroga w Mino. Tutaj obok też. O, dobra, trzeba to wszystko ogarnąć. Ogólnie dyplomacja na początek. Oda. Jejku, ciasno tutaj strasznie. Akechi to jest ktoś nieprzyjacielski mi.
Akechi Mitsuhide. Mitsuhide był jeden z dowódców Nobunagi w późniejszym okresie. Shibata Katsuyi. Tutaj też mamy dowódcę Nobunagi. W Tokugawie jest oczywiście Kakugawa, to jest I? Czyli raczej I. Ieyasu, Boże, nie potrafię tego przeczytać, przepraszam, naprawdę. Jednakże to też jest oczywiście, on był jednym z trzech zjednoczycieli Japonii oczywiście. Właśnie to on był tym, który ostatecznie został szugunem. Na koniec. No dobrze, mamy Owari, mamy Kaito, mamy Niwa Nagahide. Nie znam gościa. Takigawa Kazumasu. O, chwila. To jest też jeden z znaczących dowódców Nobunagi. Chyba. Bo był koleś, który po prostu miał parę imion. Bo też trzy razy zmieniał imię i nazwisko. Ale wydaje mi się, że on też był jednym z tych zjednoczycieli Japonii właśnie. Z tej trójki wielkiej. O, dobrze. No i tutaj oczywiście mamy Oda Nobunagę. W ogóle jak wygląda drzewko rodziny. Mamy syna, 3 lata, 2 lata, dwóch generałów. Nasz Nobunaga ma 26 lat. Braci nie mamy. Czyli trójka generałów. Tutaj sojusznik jeden, tutaj z niego by się przydało zrobić sojusznika też. No, zwłaszcza, że wrogu trochę mamy Saito na północy, które jest silne. No i właściwie mamy dwóch sojuszników. No, Shibata jest wasalem, wiadomo. W sumie nie wiem, czy Tokugawa też nie powinna być potraktowana jak wasal, ale możliwe, że nie. Dobra, zacznijmy od nich. Zgadzają się, zapłacicie mi? Nie, dobra, widzę, że ktoś to naprawił. To wyłudzanie pieniędzy, trochę szkoda. No to make a vassal. Sojusz, zastanowicie się. Dobrze, to na razie to troszkę się wzbogacimy. Od razu powinno wzrosnąć właśnie stosunki z nimi. No dobrze, zajmiemy się może na początek naszym Saito na północy. To co, trójkę generałów bierzemy? Nie wiem, czy trójka jest potrzebna. Tutaj widzę, że ta twierdza ładnie broni ten most. Tak więc... Cię wysyłam tutaj. Zaś reszta armii kieruje się na Mino. Nobunaga także. Tylko może... Tutaj mamy dwa oddziały łuczników. Tutaj co mamy? Nie pokażę mi tego teraz. Trzy oddziały łuczników mają. Sporo. Dobra, to bierzemy wszystkich. I... uderzam na północ. Na Mino od razu. Oho. Asano Nagamasa. Ja kompletnie kojarzę. Dobra, poczekamy chwilowo.
Tutaj nie wiem, czy oni mogą teraz przejść koło naszej armii, nie jestem pewny. Dobra. W każdym razie tutaj wykupujemy to od razu. Chcę jak najszybciej mieć naginaty. I może broń strzelecką? Ja z drugiej strony przydałoby się przynajmniej dotąd rozwinąć też drogę Chi. Ajajaj, wybory, wybory, wybory. Dobra, tutaj zbudujmy to. Tu zbudujmy szybko do... Czy ja mogę już wyrobować tych z długimi jary? Nie, muszę zrobić niestety technologię. Obozowisko. No cóż. Dobra. Tutaj ta prowincja ma coś ciekawego. To ma. Handel. Dobra, tak więc może poczekamy. Dobra, zróbmy tą drogę Chi. Zróbmy drogę Chi na początek. Z tą armią początkową damy sobie radę. Na razie. Tutaj zwerbujmy od razu oddział strzelców. Tutaj Jari więcej. Tych możemy dorzucić od razu tutaj. Kurde. Stąd nas zaatakują? Raczej nie, raczej oni nie mają żadnych stosunków z Ikoiki. No właśnie. Z Saiką są sprzymierzeni. Są oni gdzieś tutaj. I z Asakurą walczą. Dobrze, w ogóle strasznie Ikoiki są rozrzuceni teraz. Tu. Czyli oni muszą szybko jednoczyć sobie ten teren. Okej. Handlu morskiego nie prowadzimy jeszcze. Ale rozbudujmy sobie to. Może dzięki temu będziemy mieli więcej możliwości handlowych. No, robimy. No i co? Uderzamy na to. Musimy przede wszystkim powstrzymać te posiłki. By nie weszły, bo wtedy będą mieli bonus łuczników jeszcze. No i jednocześnie wyciąć tych. Dobrze, poprowadzimy to sobie. Pierwsza bitwa. Naprzód. Ojejku. Nie lubię tych takich twierdz, bo nie wiem teraz skąd przyjdzie wróg. Tak więc będę musiał się rozproszyć i w każdym z tych miejsc zostawić jakieś oddziały. Po prostu zatrzymać go przed wejściem do miasta. Chociaż z drugiej strony... Nie. Nawet jak zostaje w pobliżu murów po prostu. Znaczy w pobliżu... bram. To oni tak mogą, powiedzmy... Nie wiem. Ja mogę najbliżej gdzieś tutaj stać. Oni mogą przyjść stąd, przejść tędy i wejść. Tak więc odpada, tak więc dobra. Tu... Fok, mgła. Nie chcę mgły. Tym bardziej nie chcę deszczu. Okej, okay, dobra. No, Bunaga przemawia sobie. あのたわけどもには戦う前からうんざりだ。
たわけにはいつもヘキヘキするが、途方もない思い上がりには施す手がないわい。命令はただ一つ、この城を落とすことじゃ。たやすいとは思わぬが、必ずできるはずじゃ。進め、我が加盟は永遠に残る。旗印をあげよう。To nie będzie łatwe, ale zostanie wykonane. A, kurczę, zapomniałem jednej rzeczy. Mam ciągle kamerę włączoną inną. Dobrze, mniejsza o to. To tak. Jakby to rozegrać? Malutki ten zamek. Bardzo. Mamy sporo tych oddziałów Ashigaru. Skąd oni przyjdą? Bo tak, jeśli by założyć, że ja się rozstawiłem tak jak przybyłem, czyli z południa, to oni przyjdą stamtąd. To co, ryzykujemy? I rozstawiamy się tu? Właściwie to z tej strony by się opłacało natrzeć, bo tu jest niski mur. I stay. Dobra, to tak się rozstawimy. Mam dwóch generałów, tak więc dzięki temu mam trochę większe możliwości. Stąd niech Nobunaga idzie. Łucznicy też stąd. Łuczników to przeniesiemy tam, gdzie będą potrzebni po prostu. Oni mogą łatwo obejść twierdzę. Z tej strony zaś będzie szedł Kazumasu. Dobrze. No i coś w tym stylu? Sądzę, że tak. Obym teraz nie pomylił się, skąd przyjdą posiłki. Nie pomyliłem się. Dobra. Od razu tutaj. Trzeba ich powstrzymać. Tutaj was. Myślę, że nawet dwa oddziały wystarczą. Ten na tyłach troszkę. A ten od flanki. Samuraj od flanki uderzą. Próbowałbym manewrować moją jednostkę, jednakże ja mam same włócznie, by nic nie zdziało tą kawalerią. Zwłaszcza, że tych jeszcze z tyłu zostawiłem, więc łuczników bym ochronił bez trudu. Dobra, zatykać tych tutaj. Dobra, dobij go Nobunaga. Ci już padałem idealnie. A, oszczędzać amunicję. Ja was tak na wszelki wypadek tu ustawiłem. Rozbici idealnie. Dobra. Cała armia wraca na pozycję. Tutaj. No i gdzieś są jego łucznicy? Jego łucznicy są tutaj i z tamtej strony też. No dobrze. Tutaj przydałoby się zbliżyć tak na odległość strzału. Oni mają zacząć chyba gdzieś dotąd. Tak więc tu się przestawiamy. Mniej więcej w to miejsce.
Kazuma Sutu. Muszę zapamiętać jego imię. Znaczy, ewentualnie też przydomek jego mogę pamiętać. Znaczy, który w sumie pamiętam. Choć z drugiej strony nie jestem pewny, że ten przydomek jest poprawny. No, bo znam go z anime, więc. Więc akurat z tą wiedzą różnie może być. Jednakże on podobno został nazwany małpą przez Nobunagę. Saruga. Tak? Dobrze pamiętam, że tak jest po japońsku? Chyba tak. Jednakże on dosyć całą pamięć o słowach niestety, co troszkę przeszkadza. Ale miesza to. Dobra, przyspieszamy. Nie, mój Ashigaru podejdą. Łuczników... No, niech idą tędy jakoś. Różne informacje, niech się tu rozstawią. Oni w ogóle wieże mają, kurde. Te zamki są bardzo rozbudowane, sam początek. Ashigaru niech tu podejdą. Łucznicy ostrzelać ich tu. Dobra, chwilkę to potrwa. Jednakże musimy poczekać. Może troszkę bliżej podejście. Zastracę jeden oddział. Bardzo wolno tracą. Dobrze. Jednakże nie mam wyboru, musimy strzelać po prostu. To niech się wycofa już. Można nawet tu strzelać do tego oddziału. Podejdźcie bliżej. Tych wystrzelajcie. Szkoda, że nie mogę dokładnie wskazać im, żeby tu strzelali. Bo ważne jest wybicie właśnie tych oddziałów. Tej części oddziału, bo tutaj dwóch już zostało, to po co strzelać do nich. I straciłem oddział, idealnie. Ale pomyślę w ogóle, że ja się biję sam garnizon na tej chwili. Jejku. Okej. Dobra, 20 już mi nie zagrozi tak bardzo. Wystrzelać teraz tych tutaj. Podejdźcie bliżej. I strzelać. No, to nic łatwiej pójdzie, bo mamy lepszy widok na nich. Już ponad połowa zginęła. Dobra, ten oddział może się wycofać. Albo w sumie nie zbiera ogień na siebie i tego już nie potrzebuje. Podejdźcie bliżej. Strzelać tych. Może jeszcze troszkę bliżej. 46, 20, dobra. Łuczników się im pozbyliśmy. Dobra, cofnąć się teraz. Dobrze, to teraz tutaj możemy spokojnie podejść jeszcze tu, mniej więcej. Bez przesady.
Dobrze, jak to rozegrać, jak to rozegrać? Tutaj nikogo nie ma już. Jeden ludek został. Dobra, spróbuję tutaj na mury wejść po prostu. Innej opcji nie bardzo widzę. Dwa oddziały, niech idą tu. Przyspieszmy. Powoli nie spieszymy się z atakiem. Tutaj dwa oddziały zostaną. Znaczy tak, tymi dwoma oddziałami spróbujemy wejść w tym miejscu i otworzyć bramę. I wtedy uderzymy samurajami stąd. A kiedy oni wszyscy rzucą się, by nas powstrzymać, uderzymy z tej strony tymi trzema oddziałami. Mniej więcej taki jest plan. Pewnie nie wyjdzie, bo coś zepsuje, ale spróbujemy. Ważne jest spróbowanie planu, który ma się... A dopiero potem myślenie, czy się uda. No i musimy zaatakować w momencie, kiedy ten patrolujący oddział będzie gdzie indziej. Trzeba też o tym pamiętać. Tak więc podejdźmy. O! Dobra, dobry moment. Zobaczymy, kiedy zareaguje. Wchodzić. Trzeba przejąć bramę. Moglibyście szybciej biec. Seriously. Dobra, teraz ich... Nie, jeszcze nie. Jeszcze czekać wy. Niech oni zaczną wchodzić. Ale szczerze mówiąc, ten zabieg dużo lepiej wyglądał w anime. Ogólnie, tak jak ktoś ogląda anime, to polecam Ode Nobune no Yabou. Naprawdę świetne anime, tylko że niestety, jakby to powiedzieć, nie jest do końca dokończone. Bo jest ogólnie... Co wy robicie? Okej, okay, spoko. Ogólnie jest to ekranizacja mangi, tylko że niestety niepełna. Komputer z debilem. Dobra. Oddziały. Wchodzić. Zgubiał komputer. Już w pierwszej bitwie, to smutne. Nie, wy, tu. Tu się rozstawiać. Coś w tym stylu. Ja to wygram dwoma oddziałami zaraz. Nie, ale widocznie jakiś bug, bo te oddziały... Coś się dziwnego stało przed chwilą. Dobra, czekamy. Możemy już otworzyć mur włóczni. Rozciągamy te oddziały. Nie dawajcie wroga, bo się to odbuguje. Prawy tu. Oddział samurajów niech to atakuje. Dojdzie do ataku. Dojdzie też do ataku. Ten oddział biegnie tam i... O, bo tu. Powstrzymać tych. Dobra. Gra się zbugowała. Dopiero w tej chwili komputer się zorientował, że tu wszedłem. Dobra, by tutaj. Otworzyć bramę. Te oddziały niech biegną już tu. Dobra, to jest niebezpieczne dosyć. Generalnie podjedzie i trzeba zainspirować się oddział 1. A, dobra, już się pozbierali. O, atakować.
Dobra, to oddział mają wejść do twierdzy, wydobyć tych. Jejku, bagują się oddziały. No bo naga wieć. Ten oddział może przejść tu. Inspiracja. Przegrupowanie? Niech będzie, czemu nie? Ty też wejdź. No i bitwa wygrana. To dział tu. Mógłbym te wieże jeszcze przyjąć, ale one aż tak wielkie straty chyba mi nie zadają. Chociaż może. Samuraj strasznie potraciłem. Dobra, uderzać. W ogóle coś mi się stało z poświetleniem jednostek. Nie wiem, ginie to poświetlenie w trawie. O. Coś nie tak musi być z teksturą na mapie. Trudno. Dobra, koniec bitwy. No, powiedzmy, że zwycięstwo osiągnięte przez bunt gry. Tak więc siedzimy i zachwycamy, jednakże dobrze potoczona bitwa. Udało mi się sprawnie wejść, jednakże, no mówiłem, zabrakło tej walki o tą bramę, której się spodziewałem. Bez problemu wszedłem do twierdzy. Jednakże nie było źle, nie było źle. No, straconych aż 700, tych łuczników ogólnie wytraciłem, potem troszkę mi przytrzybili jeszcze aż cigaru. No, ale ogółem dobrze jest, wygrana. Okupujemy. No i zejdźmy Mino. Idealnie. Tutaj jeszcze jakaś twierdza jest, trzeba ją też będzie zająć. Ale myślę, że Shibata Katsui sobie poradzi spokojnie. Tutaj jeszcze stały. O! Pytanie, co Saito Yoshitatsu co robił, kurczę, gdzieś w lesie zamiast swojej twierdzy siedzieć miał? Nie wiem. Dobra, teraz będzie trzeba tego bronić. Pytanie, czy oni mogą przejść tutaj teraz? Tak niby nie, a tak. W każdym razie tutaj mogą dojść. Mają 4 oddziały. 5 oddziałów. Ja tutaj też mam 5 oddziałów do obrony. Dobra, ryzykujemy, nie wysyłamy tam nic. Chociaż może wyślijmy generała. Ty się wróci broń Owari. Nie wiem po prostu, czy oni mogą tutaj przejść. Tak więc wolę nie ryzykować. Dobrze. No to cóż. Myślę, że w tym miejscu zakończymy ten pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że seria wam się spodoba. No i zapraszam do kolejnych, w których... No, nie wiem, co nas czeka. Nie wiem po prostu, co nas czeka. Ta kampania może się potoczyć na tyle różnych sposobów w tym momencie, że... Wow. Tak mówiąc krótko. Tak więc w tym miejscu kończymy ten odcinek i zapraszam was do kolejnego, w którym prawdopodobnie będziemy walczyć z resztkami rodu Saito. Myślę, że przede wszystkim pozbędziemy się ich daimyo. A później zdobędziemy te dwie twierdze i to będzie koniec. No i jeszcze trzeba sojusz z
Akechi. Ale to się załatwi. Dobra. W tym miejscu kończymy. Do zobaczenia. Bye bye.